Dzień dobry! Dobry wieczór! Macham do Was z Krakowa. Jestem ciekawa, skąd wy machacie. Czekam tutaj na Was, czekam na wszystkich przybywających. No to będziemy powoli zaczynać. Ja, ja się przedstawię w międzyczasie. Jestem. Mam na mnie Magda, jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycielem dyplomowanym, wczesnym terapeutą, edukatorką muze muzealną w Muzeum Narodowym. I tutaj na ekranie rzadko mnie widać, bo jestem, jestem odpowiedzialna za e-booki. Na każdym webinarze jestem, tak, ale, ale, ale trochę w trochę innej formie. Co jeszcze chciałabym rzec na mój temat, a właściwie już nie na mój, tylko na temat e-booka, na temat webinaru. Widzicie, bardzo się stresuję, więc trzymajcie za mnie kciuki. Na temat webinaru. Przed nami jest bardzo aktualny temat, zwłaszcza teraz w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Temat bardzo ważny i temat bardzo gorący, bo właśnie zmieniają się przepisy na temat nauczycielskiego awansu. Wystąpię tu przed Wami nie do końca jako ekspert, ale jako osoba, która już przeszła całą ścieżkę awansu i zna zarówno cienie tego awansu, jak i blaski tego awansu, i chętnie się z Wami podzielę doświadczeniem. Tak więc odmachajcie, trzymajcie kciuki, zaczynamy. Zapraszam Was za tydzień, 29 sierpnia, na webinar Magdy Perżyńskiej, który opowie o integracji jako, jako kluczu do współpracy. Ono się podzieli wskazówkami, jak budować pozytywną grupę rówieśniczą. Jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie weź udział. A za dwa tygodnie. O obserwacji diagnostycznej dziecko opowie niezawodna Asia Krysiak. W tym webinarze zwróćcie uwagę na niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego. Koniecznie również kliknijcie udział na Facebooku. Weź udział na Facebooku. Dobrze, a wszystkie nasze webinary będzie można oglądać na YouTubie. Mamy tam kanał. Jest to bardzo wygodna forma, bo nie musicie oglądać całości. Tylko te kwestie, które najbardziej Was interesują, więc zapraszam również do subskrybowania. Poprzednie webinary można oglądać zarówno na YouTube, jak i na naszej stronie famiga.pl. To jest ważna informacja dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Pomachajcie tutaj nam. Dla Was taka, taka wskazówka. Że, że tam je możecie znaleźć. I tak, i polecam dwa minione moje ulubione, bo do nich przygotowywałam też materiały, kreatywne zabawy dużych grup, webinar Kasi Piekarczyk i również Kasi Piekarczyk maze plastyczne w pracy z dzieckiem. Oprócz obejrzenia webinaru możecie skorzystać z takiej opcji nabycia pakietu webinarowego. W którego skład wchodzi zaświadczenie z tego webinaru oraz cała moc materiałów, o których za momencik powiem. Taki pakiet kosztuje 19 zł i można go zakupić na naszej stronie. Osoby, które już go kupiły, dostaną go zaraz po webinarze, a kolejne osoby w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Sprawdzajcie proszę foldery spam i oferty, bo może się tam zawieruszyć mail od nas. E, najlepiej korzystać wtedy z poczty, najlepiej logować się na komputerze. E, zaświadczenia i materiały z poprzednich webinarów są także dostępne, e, możecie je kupić. Jeżeli potrzebujecie aktualnej daty na zaświadczeniu, po prostu dajcie nam o tym znać, to się da zrobić. Co jest w pakiecie? E, w pakiecie jest dużo różnych dobroci. I tak, będzie imienne zaświadczenie, będzie pełna prezentacja oraz materiały dodatkowe, które z pewnością przydadzą się planującemu lub kontynuującemu awans, ale także każdemu nauczycielowi. Jest tam planer. Planer do samodzielnego wydruku i złożenia. Już go tutaj pokazuję. Tak on wygląda. Taki eukaliptusowy wzór. I słuchajcie, ma tutaj um, taką stronę z planami i z zamierzeniami. E, ma taką stronę z podsumowaniem pracy e, semestru. Takie dodatkowe strony, na których możecie zrobić notatki. Oraz cały kalendarz na przyszły rok, wszystkie miesiące. Oraz taką stronę na końcu. Chyba mi się nie wydrukowała tutaj. E, taką stronę na końcu. Która, w której możecie jakby zapisać każdy inny miesiąc. Potem powiem, dlaczego planowanie jest takie potrzebne, zarówno podczas awansu, ale, ale, ale także w ogóle w pracy nauczyciela. Znajdziecie w, w materiałach także projekt regulaminu konkursu. Ten konkurs naprawdę się odbył, ja go przeprowadzałam. Odbył się z sukcesem. Jest też, słuchajcie, program zajęć tanecznych, który mi na co dzień towarzyszy, bo w moim przedszkolu prowadzę także zajęcia taneczne. Jest także projekt innowacji, innowacji mojej zeszłorocznej, która była moim takim no takim czymś naprawdę, czym mogą się pochwalić na, na, na mojej rozmowie kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego. Zobaczycie, zobaczycie. Myślę, że będziecie zadowoleni, że, że wszystkim się te materiały spodobają. E, mamy konkurs. E, mamy konkurs, ale najpierw e, dajcie znać, skąd jesteście. Chyba dużo to już odpytałam. chyba tak. E, ale możecie się pochwalić, gdzie pracujecie, i powiedzieć także, na jakim etapie awansu jesteście, jeżeli jesteście, e, co planujecie. E, Polecam, żeby zostać z nami do końca webinaru, bo już dzisiaj pod koniec webinaru wyłonimy, wyczytamy zwycięzców, trzech zwycięzców, których nagrodzimy książkami wydawnictwa Mamania. Jest to książka Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat, prawda, że taki intrygujący, intrygujący tytuł. Jest to książka o uważności, dedykowana zarówno nauczycielom, jak i uczniom i w mojej ocenie daje wytchnienie na jakie, poddaje sposoby, prezentuje takie sposoby na to, jak nabrać odrobinę dystansu do tej rzeczywistości, która czasami jest trudna, czasem jest bardzo męcząca, jak się ucieszyć taką rzeczywistością. I co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie wziąć udział? Trzeba udostępnić publicznie webinar. To jest pierwsze zadanie, właściwie połowa zadania i opisać najmniejszą sytuację, która spotkała was w pracy nauczyciela. Sama naprawdę bardzo chętnie poczytam Wasze historie. Ale się nie tutaj nie zatrzymuje. Wy się zastanawiajcie, opisujcie, a ja lecę dalej. Plan webinaru. O czym dzisiaj będziemy mówić? Pierwsza część będzie dotyczyć motywacji. Motywacji w ogóle nie tylko nauczycielskiej, ale, ale też o niej powiem. Motywacji, tak. Potem powiem o najważniejszych dokumentach, które towarzyszą awansowi. Potem ważki, gorący temat, awans po staremu, awans po nowemu. Potem podzielę się własnym doświadczeniem, jak osiągać awans z pasją. Mnie się to udało, przeszłam przez całą, przez całą ścieżkę no dość takim, takim wartkim strumieniem. Dobrze mi się to wszystko tam układało. O innowacjach i o programach własnych opowiem. I potem odpowiem na kilka pytań, takich najpopularniejszych, które wyśledziłam na, na, na forach awansowych, które często się powtarzają i uznałam, że, że chyba fajnie będzie na nie odpowiedzieć, że, że to trochę może rozwiać wątpliwości, że może Wam pomóc. No i na końcu przewidziałam pytania i odpowiedzi. Więc startujemy e, z motywacją. Dla kogo to robimy? Po co to robimy? Warto sobie odpowiedzieć. E, motywacja to jest taki stan do podjęcia gotowości, do, gotowości do podjęcia określonego działania. E, pojawia się potrzeba, a potem zespół procesów e, psychicznych i fizjologicznych, taki wewnętrzny stan człowieka wynikający ze świadomych i nieświadomych czynników. Ma kluczowe znaczenie do osiągnięcia wysokiego poziomu specjalizacji, wysokiego poziomu umiejętności. Na przykład w sztuce, w medycynie, w sporcie, w nauce, ale myślę, że i na naszym gruncie, gruncie nauczycielskim w podążaniu tą niełatwą przecież ścieżką awansu może się tutaj przydać, żeby, żeby utrzymać taki wysoki poziom. Warto się przyjrzeć naszej motywacji, czy jest zewnętrzna, czy Inaczej, czy wynika z nas, z naszych psychicznych potrzeb, które chcemy zaspokoić? E, jak wiadomo, jak pewnie wiecie, ta motywacja wewnętrzna jest trwalsza niż zewnętrza. zewnętrzna. E, w przypadku nauczycieli e, ta motywacja jest bardzo ważna. E, reprezentujemy zawód, który jest mocno obciążony stresem, wypaleniem zawodowym, sami wiecie. E, właśnie. A czy wy macie jakieś sposoby na to, żeby się zmotywować? E, Koniecznie się tym tutaj podzielcie, może właśnie ktoś się mierzy z takim motywacyjnym kryzysem. Może komuś w ten sposób pomożecie. Dodałabym, że motywacja nie jest osobistą sprawą nauczyciela, bo pracujemy z dziećmi, a one w nas się wpatrują w obrazek. Jeśli nam się chce, to chce, im, chce także się im. I to bardzo wpływa na atmosferę i na chęć uczenia się. Warto przyjrzeć się źródłom naszej motywacji, warto zobaczyć jaki jest jej poziom. No, i chcę też tutaj powiedzieć, że to jest normalne, że czasami słabniemy, że nam jest trudno. I z mojego doświadczenia wiem, że może pomóc sporządzenie listy bliższych, dalszych celów, a to osiąganie ich powoli, po kroczku. Może nas na nowo rozpalić na działania, a na pewno e, możemy się wspomóc tutaj radosnymi, życzliwymi, życzliwymi i zmotywa, zmotywowanymi ludźmi obok. E, I taka współpraca naprawdę może nas ożywić, popchnąć na, na nowe wody. E, podążanie ścieżką owazu wymaga wielu starań e, nierzadko przy mocno niesprzyjających okolicznościach, ale Wiadomo, no, nie spotkaliśmy się tutaj, żeby, żeby narzekać na płace, na warunki pracy, ale po to, żeby się wesprzeć, po to, żeby sobie pomóc, popatrzeć dalej niż jest teraz. Moje doświadczenie dowodzi, że, że awans może być ciekawym i mobilizującym wyzwaniem. Podejmowane działania z pewnością przyniosą satysfakcję i rozwój, poszukiwania otworzą nowe możliwości, dadzą cały repertuar doświadczeń. Na pewno nie będzie nudno, to mogę wam obiecać. E, pewnie sami też to wiecie. E, no i ostatnie, ostatnie, no na końcu to dałam. No korzyści finansowe też, też czasem mają znaczenie. E, tak, cytat, cytat, e, taki mój ukochany z, z książki, z książki, którą bardzo, bardzo wam polecam. Za chwilę powiem o, o jaką chodzi. E, to, co robisz, to twoja pasa, nie tylko szczęśliwy zbieg okoliczności. Myślę, że warto pamiętać, że nasza codzienna praca oprócz zmęczenia przynosi piękne owoce, czasem, czasem natychmiastową gratyfikację. Na przykład, kiedy nauczymy przedszkolaka samodzielnie się ubierać, albo układać rytmę z materiału przyrodniczego, albo, albo takiego szkolniaka czytać. Na pewno doświadczacie w swojej codzienności takich chwil. Takie małe momenty składają się na nauczycielską pasję, tak ją podlewają jak, jak woda roślinę. Dobrze sobie jest wtedy pomyśleć, że to nie jest tylko szczęśliwy zbieg okoliczności, że robię to co robię, że warto wtedy obudzić w sobie ducha wdzięczności, a to pozwala nam zobaczyć, ile mamy i, i że jest za co dziękować. Ten cytat pochodzi z książki Anny Białobrzeskej. Zostań nawiedzoną nauczycielką, którą serdecznie polecam. Jest bardzo ciężka do dostania, ale może gdzieś, może gdzieś w jakimś anty antykwariacie czeka na Was egzemplarz. Kolejna część podstawa działań, czyli najważniejsze dokumenty. Są one pomocne w codzienności, bo naprawdę jest dobrze wiedzieć, jakie obowiązuje prawo, gdzie to znaleźć, no, szczególnie przed spotkaniem z komisją. Ze swojej praktyki polecam założenie sobie takiego folderu w komputerze właśnie z tymi aktami. Prawnymi. Nie, no nie po to, żeby je czytać codziennie, że nie po to, żeby się je uczyć na pamięć, e, tylko żeby po prostu zeknąć sobie w razie potrzeby. Takie akty można pobrać w PDF-ach e, w, PDF w internetowym systemie aktów prawnych, ISAP w skrócie. Wystarczy wpisać nazwę, rozporządzenia i wyszukiwarkę. E, najważniejsze akty prawne, najważniejsze ustawy, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela. E, ustawa o systemie oświaty. Ona reguluje niektóre przepisy ogólne, zarządzanie placówkami publicznymi, ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów w szkołach publicznych i pomoc materialną dla uczniów. Kolejna ustawa, prawo, prawo oświatowe, także reguluje kwestie związane z, z prawem oświatowym ogólnie. Między innymi wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, zarządzanie placówką, wyjaśnia nadzór pedagogiczny. Mówię o społecznych organach w oświacie, w tym okresie zadania Rady Szkoły, Rady Rodziców. Mówię o przyjmowaniu dzieci do szkół i do przedszkoli, o przyjęciu uczniów z zagranicy. Teraz aktualny temat. O zakładaniu placówek niepublicznych, o placówkach doskonałych na nauczycieli. Kartę nauczyciela. Teraz o niej dosyć głośno, bo, bo wchodzi, wyszła już nowelizacja. Kartę nauczyciela. Określa obowiązki nauczyciela, wymagania kwalifikacyjne, zasady awansu. Rzeczy związane ze stosunkiem pracy, warunkami pracy, wynagrodzeniem, mówią o nagrodach, o znaczeniach, o odpowiedzialności dyscyplinarnej i o, o uprawnieniach emerytalnych. O tej zmieniającej ustawie, która została niedawno podpisana, jeszcze będzie mowa, jeszcze tu jest jedna, wymieniłam jeszcze jedną ustawa z dnia, ustawa z 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, ona reguluje kwestie z finansowaniem oświaty, jak sama nazwa mówi. A teraz do rozporządzeń tylko jeszcze powiem, że rozporządzenia to są takie akty wykonawcze ustaw, one się tak przyczepiają do, do ustaw. Podane nazwy są tutaj odrobinę okrojone, bo by się po prostu całe nie zmieściły, ale na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi rozporządzenie w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, jak taka pomoc jest udzielana komu, komu w jaki sposób, jak, jak to po kolei przebiega, jaka jest na przykład liczba dzieci na zdjęciach u specjalistów. Jest także mowa o zadaniach nauczycieli związanych z obserwacją i z diagnozą. Tutaj mamy jeszcze rozporządzenie w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Nie dokończę nazwy, sami już doczytacie. One mówią o organizacji kształcenia specjalnego, o IPETACH, ach o wielospe wielospecjalistycznej, dzisiaj się nie mogę coś długich wyrazów czytać, ani mówić, wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, tak zwany WOPF-u, WOPF tam się możecie o tym dowiedzieć. I jeszcze tutaj z tych ważnych rozporządzeń jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny, i ono mówi o bezpieczeństwie nie tylko w placówkach, ale także podczas wyjści wycieczek, o postępowaniach w razie wypadków. I dalej jest jeszcze kilka ważnych, ale tutaj powiem, że jak najbardziej warto się zainteresować tymi rozporządzeniami, ale oczywiście w takim zakresie. O ile one dotyczą naszej pracy. Mam tutaj, tutaj przede wszystkim mówię o, wspominam o, o, o spotkaniu z komisją. Pytania rzeczywiście tam padają takie, no o Was, o Waszej pracy. Są też pytania o prawo, oświatowe, ale, ale w kontekście Waszej pracy, zawsze. I tak na przykład, jeżeli mam jakieś dziecko w grupie, dziecko z orzeczeniem, to stosuję odpowiednie przepisy. Jeżeli organizuję dużo wycieczek, no to także według tych przepisów działam. Dlatego warto mieć na uwadze, warto się w nich orientować. A na przykład to trzecie tutaj wymienione rozporządzenie no, obowiązuje każdego tutaj i, i też warto znać tutaj, w nim, w nim jest mowa o, o dokumentacji, czyli o dziennikach, o, o wszelkiej ewidencji, jaką, jaką tutaj prowadzimy w przedszkolach, w szkołach. No i podstawa programowa oczywiście też obowiązuje każdego nauczyciela. I tutaj mamy jeszcze, jeszcze takie typowo do naszej pracy, dotyczącej pracy nauczycieli, dotyczącej ich oceny, kwalifikacji uzyskiwania stopni zawodowych. W przypadku tego rozporządzenia na temat awansu już wszyscy wiemy, że nadchodzi nowy, że jest projekt udostępniony, chyba bodajże 12 lipca został udostępniony, wchodzi 1 września. I tutaj ciekawostka jeszcze na temat tego ostatniego rozporządzenia. W sprawie uzyskiwania nie, 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 tego w środku, tak. W sprawie y, szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. E, tutaj śledziłam temat, dużo dyskutowałam na ten temat na forach internetowych, e, bo jednym z, wy, z wymagań na dyplomowanego było, e, e, było nabycie uprawnień e, do, do nauczania języka. I tutaj w tym rozporządzeniu jest taki załącznik, który opowiada o tym, jakie certyfikaty należy posiadać właśnie, żeby, żeby tego języka nauczać. Mhm, dalej. No i temat najgorętszy, wywołujący bardzo dużo emocji. Bardzo wielu nauczycieli pyta, co z ich stażem, kiedy zaczynają, kiedy kończą. Ile będzie trwał taki staż, czy idą starą, czy nową ścieżką? Ten webinar nie dotyczy samych zmian w awansie, ale ja to zarysuję, na czym będą polegały zmiany i pokażę kilka przykładów. Mam nadzieję, że, że czyjś problem się uda rozwiązać, czyjąś wątpliwość rozwiać. Także zaczynamy tutaj omawiać. Tak, to jest, to jest stara ścieżka. Stara ścieżka, która trwała 10 lat. I tak, to jest od 2018 roku. Staż na kontraktowego, czyli taki pierwszy, ten pierwszy jak przychodziliśmy do pracy, trwał 9 miesięcy, potem była rozmowa kwalifikacyjna w placówce, no i przerwa, przerwa 2 lata. Potem, po tej przerwie, odbywaliśmy staż na mianowanego, który trwał prawie 3 lata, 2 lata i 9 miesięcy i kończył się egzaminem, to już w organie prowadzącym i była przerwa. Przerwa jeden rok i kolejny staż, staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwał tyle samo, dwa lata i 9 miesięcy. I co było takie charakterystyczne tej starej ścieżki awansu, to przerwy między stażami, sporządzenie planów rozwoju. To niedokrotnie wielu nauczycielom spędzało sens z powiek, napisanie takiego planu, żeby był dobry, żeby był możliwy w realizacji. No i na koniec sprawozdania ze stażu. Towarzyszył temu pierwszemu stopniowi, temu drugiemu opiekun stażu i na końcu była cena do roku. Tak to wyglądało i jeszcze przez jakiś czas będzie wyglądać. Bo, bo powolutku będzie też ścieżka wygasać, a nowa ścieżka. Też, też będzie trwała 10 lat, tylko troszkę inaczej rozłożona. I tak, taki, taki nowy, nowy, nowy wykształcony nauczyciel trafi do placówki i będzie miał nie tyle staż, co przygotowanie do zawodu, które będzie trwało 3 lata i 9 miesięcy i skończy się egzaminem na mianowanie. Potem, Trzeba będzie przepracować 5 lat i 9 miesięcy, aż dotrze się do dyplomowania. Czyli tutaj po prostu znika, znika nam kontraktowy stażysta w tym nazewnictwie. Te działania, robi, jakby wypełni się działania w oparciu o nowe rozporządzenie. To, które ma wejść od 1 września, ale też o, o nową kartę nauczyciela. Nie ma żadnych planów, nie ma sprawozdań. I są też nowe wymagania. Uzyskuje się ocenę pracy. Tak. I tutaj kilka takich ciekawostek, kilka przykładów, kilka informacji. Do 31 sierpnia 2027 roku będzie trwał okres przejściowy. To już wspominałam. Nie ta stara ścieżka będzie wygasać. I tak, jeśli udało nam się uzyskać kontraktowego do 31 sierpnia tego roku, no to czekamy po staremu dwa lata. Ale ci, którzy kontynuują staż na mianowanie lub dyplomowanie, kontynuują go po staremu. Według starej ścieżki. Nauczyciele kontraktowi, ci, którzy uzyskają stopień do końca sierpnia, uzyskują ten stopień na starych zasadach, ale ten staż jest skraca o rok. Staż na mianowanego trwa wtedy rok i 9 miesięcy. I tutaj wyjątkiem jest 12-miesięczny staż. Tutaj pozdrawiam moją stażystkę, która właśnie ma taką sytuację. Cześć Justyna, mam nadzieję, że nas oglądasz. Tak, jeśli wyjaśnienia, podam przykład, żeby, żeby to było może trochę jaśniejsze. Jeśli kontraktowy uzyska swój tytuł teraz, no to czeka dwa lata, odpoczywa, potem odbywa się staż na mianowanego, rok i 9 miesięcy potem jest mianowanie, a potem przepracowanie do dyplomowania skrócone o rok. Trwa, trwa 4 lata i 9 miesięcy. I cała ścieżka, jak tutaj widać, jak tutaj widać, trwa również 10 lat. Dobra, idziemy dalej. W przypadku nauczycieli mianowanych, jeżeli stopień jest uzyskany starą ścieżką, wymaganie Wymagane przepracowanie także się skraca, w zależności od, od przypadku, rok albo dwa lata, cała ścieżka ma również trwać 10 lat. Ten rok przepracowany po uzyskaniu mianowania wlicza się do przepracowania i do, do, do dyplomowania zostaje 2 lata i 9 miesięcy. Przykład, jeżeli mianowany był uzyskany teraz, to już mam za sobą ścieżkę awansu, która trwała 6 lat. Więc zostaje nam 3 lata i 9 miesięcy do dyplomowania. E, I tak na jednym z forów dzisiaj przeczytałam, przygotowując się do tego webinaru, e, że ten, ten rok, który był teraz, był ostatnim rokiem szkolnym, by rozpocząć ten stary stasz na dyplomowanie. E, od teraz jest nowa ścieżka e, e, ścieżka przepracowania do dyplomowania. Jak widzicie, to jest bardzo dużo małych niuansów. I doradczynie awansowe tutaj się dwoją i trochę organizują mnóstwo webinarów. I ja myślę, że jak, jak macie, macie jakąś taką niewyjaśnioną sytuację, taką, którą, której w przepisach jeszcze nie widać, to warto na taki, na taki webinar zaglądnąć, typowo dedykowany zmianą w awansie. Można też oczywiście zapytać swojego. Dyrektora, można też się porozumieć z kuratorium, na pewno wskażą, co robić dalej. I tak. Dotychczasową ścieżkę awansu regulowała karta nauczyciela. Tutaj jest w wyniku ustaw z 2021 roku oraz rozporządzenie z 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Wspominam o nim, dlaczego. Że, że jeszcze część z nas będzie kontynuowała staż na starych przepisach. Więc myślę, że, że warto się tutaj odnieść, ale też, żeby zobaczyć różnicę, jak to będzie przebiegało po nowemu. Starzysta, starzysta jest opisywany językiem powinności i wymagań. To możecie sprawdzić w rozporządzeniu. Ja tu się postaram opisać jak najkrócej. Taki stażysta to jest taki ktoś, kto się uczy być refleksyjnym, kto uczy się wyciągać wnioski, kto obserwuje placówkę, poznaje, poznaje funkcjonowanie przepisy, zasady, które, które kierują tą placówką, prowadzi, obserwuje zajęcia w wymiarze bodajże godziny na miesiąc, doskonali, uczy się od innych i próbuje, próbuje stosować wiedzę w praktyce. Kontraktowy, już to jest bardziej profesjonalny ktoś, tak? Już bardziej doświadczony. Zna placówkę, przepisy i stara się jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Cały czas się doskonali, cały czas podnosi jakość swojej pracy, poszerza swoją wiedzę na temat prawa światowego i prowadzi zajęcia w obecności opieku na stażu. To jest cztery godziny na rok oraz dyrektora szkoły w wymiarze przynajmniej jednej godziny w okresie stażu. Oraz y, oczywiście prowadzi ewaluację, omawia je po tym, po tym wszystkim. Ym, I tak, y, przeprowadza jeszcze co najmniej dwie godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż. Oraz oczywiście dokonuje ewaluacji, jak, jak mówiłam wcześniej. Y, i, I czego się uczy też, na co, na co kładzie nacisk. Na dzielenie, się, na dzielenie się wiedzą oraz na swobodę w korzystaniu z narzędzi multimedialnych. I ostatni, ostatnia, ostatni fragment ścieżki. Mianowany, który, który podąża do dyplomowanego, to jest, to jest już specjalista. To jest, to jest taki ktoś, kto naprawdę bardzo dobrze zna swoją placówkę, zna przepisy. I jest twórczy, jest kreatywny, sam poszukuje zadań dla siebie, wychodzi z inicjatywą i potrafi dzielić się i wiedzą, i doświadczeniem z, z młodszymi stażem nauczycielami. Prowadzi zajęcia otwarte, jest opiekunem stażu i dba o, dba o własny rozwój, tworząc programy własne, tworząc innowacje. I jeszcze jest tutaj... Taka ważna rzecz, że przeprowadza te zajęcia otwarte, to pragnę jeszcze jakby dodać, że przeprowadza zajęcia otwarte, to jest w powinnościach. Trzy godziny w trakcie stażu w obecności doradcy metodycznego, to oczywiście w miarę możliwości oraz przedstawiciela organu prowadzącego. I tak, ma tutaj kilka też zadań do wypełnienia. One są. One są opisane w rozporządzeniu. Nie będę ich tutaj cytować, bo nasz webinar trwałby długo, więc zachęcam do sięgnięcia do, do rozporządzenia. Ok. Nowa ścieżka awansu. Nowa ścieżka, nową ścieżkę awansu regulują, regulują, reguluje karta nauczyciela, ta znowelizowana z 5 sierpnia tego roku oraz na razie projekt, ale już niebawem, 1 września już obowiązujący rozporządzenie o awansie nauczycieli. I to rozporządzenie określa sposób odbywania, odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, o określa tryb działania komisji wydającej opinie o przeprowadzonych zajęciach, coś takiego będzie, o której też jest mowa w tej karcie nauczyciela znowelizowanej. I też jest także tam wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach. Jest też mowa o rodzaju dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, to w przypadku mianowania kwalifikacyjnego. Jest też tam wspomniane o zakresie wymagań, trybach działania komisji egzaminacyjnych, komisji kwalifikacyjnych. Jest także o, o, o wzorach zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub o... O uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania. Dobrze, strasznie tutaj dużo domówienia, ale mam nadzieję, że jeszcze macie energię słuchać, więc więc jedziemy dalej. Przygotowanie do zawodu, czyli ten pierwszy etap, on trwa prawie 4 lata i to jest dosyć podobne do, do, do stażysty, może troszeczkę więcej. I tak, taki nauczyciel poznaje organizację zadań i zasad funkcjonowania organizację zasa zadania i zasady funkcjonowania szkoły prowadzi powierzone zajęcia uczestniczy w pracach które są związane z realizacją zadań placówki obserwuje zajęcia prowadzone przez mentora bo ma mentora kogoś takiego nie opiekuna, tylko mentora obserwuje także zajęcia innych nauczycieli i doskonali się doskonali swoje kompetencje umiejętności Zwłaszcza umiejętność ewaluacji. Dzieli się wiedzą również z innymi nauczycielami i w drugim roku odbywania, przygotowania do zawodu nauczyciela, dzieje się taka, taka specjalna rzecz. Taki nauczyciel przeprowadza takie zajęcia, zajęcia przed komisją. W skład tej komisji wchodzi dyrektor szkoły, mentor, doradca metodyczny. Albo nauczyciel konsultant, albo przedstawiciel organu prowadzącego. I takie zajęcia to przynajmniej jedna godzina lekcyjna. No i potem omawia i uzyskuje albo akceptację, albo będzie musiał chyba powtarzać też, jeżeli dobrze pamiętam, albo jakiś fragment stażu. Chyba tak. Dobrze. Potem, po tych trzech latach i dziewięciu miesiącach, Taki nauczyciel przygotowany do zawodu składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne i, aha, i uzyskuje ocenę pracy. To jest ważne, o tym zapomniałam, zapomniałam wspomnieć. I, i jest, odbywa się egzamin na mianowanie, czyli tak jak było to wcześniej, też jest egzamin na mianowanie. I tak w rozporządzeniu nie ma już powinności. Są tylko wymagania. I te wymagania dotyczą mm, prawa światowego, żeby je, żeby je znać, ehm, dotyczą ehm, prowadzenia zajęć e, w sposób, który zapewnia właściwą realizację zadań szkoły. Ehm, także jest tutaj mowa o, o swobodzie w korzystaniu z narzędzi multimedialnych. Taki nauczyciel, e, który ma się stać mianowanym, Także dobrze rozpoznaje potrzeby, indy, indywidualizuje nauczanie, stosuje wiedzę z psychologii, z pedagogiki, z dydaktyki i uwzględnia problematykę środowiska uczniów. Dobrze, dalej. A potem, a potem ten czas od mianowania do dyplomowania to jest 5 lat i 9 miesięcy. A potem jest postępowanie kwalifikacyjne, czyli bardzo podobnie jak było teraz. I również, i również wymagania. Nie powinności, już nie powinności, tylko wymagania. Wymagania dotyczą doskonalenia warsztatu pracy, dotyczą umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Ten nauczyciel, który ma się stać dyplomowany, ma być profesjonalny w stosowaniu metod, Aktywizujących i narzędzi multimedialnych, i ma także do wypełniania jedno z pięciu zadań. W poprzednich było dwa, na, na poprzedniego deplomowanego było dwa, a te wymagania dotyczą, powiem, bo tutaj to się zmienia, to jest ciekawe dotyczą umiejętności dzielenia się wiedzą z doświadczeniem i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli dotyczą umiejętności wykorzystywania metod aktywizujących e, oraz narzędzi multimedialnych i informa informatycznych, które sprzyjają procesowi uczenia się, to wiemy. E, tak, o tym nie wspomniałam. Aha, przepraszam, pomyliłam się, zadania. To, to, było, jeszcze, to było jeszcze do, do, wyma do tych wymagań, A teraz byłam o zadaniach. Rozpędziłam się, bardzo przepraszam. E, Zadania. To przede wszystkim ym, 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 przede wszystkim bycie takim mentorem, opiekunem y, praktyk pedagogicznych. Y, tutaj też może być rola kurat kuratora sądowego, egzaminatora, y, OKE, rzeczoznawcy do spraw podręczników. I tam jeszcze jest kilka roli, nie będę ich wymieniać, bo jest naprawdę ich sporo, y, naprawdę dużo. I... Yy, yy. Chociaż myślę, słuchajcie, że, że, yy, że tutaj no, może nie jest potrzebna jednak mowa o tym doczytacie, doczytacie to. Jest już projekt dostępny, yy, także myślę, że, że może sobie zerknąć. Ci, którzy są zainteresowani, to zerkną. Myślę, że, że nie będą tracić czasu na te nowego są ciekawsze rzeczy przed nami. Yy, tak, yy, chciałabym opowiedzieć yy, o tym, jak robić awans z pasją. O tym. Yy, o tym, jak, jak sama go przeszłam, bo wierzę, że poszukiwanie nowych i oryginalnych rozwiązań, wdrażanie swoich pomysłów w życie daje niesamowitą energię do działania. Także, także zapraszam dalej. Jak zauważa Ken Robinson w swojej książce Kreatywne szkoły, zaczyna taka innowacja zaczyna się od oryginalnego, wartościowego pomysłu, który potem wprowadzamy w życie. By zobaczyć, jakie przynosi efekty. I tak. Innowacje, programy własne, no, pomagają odpowiedzieć w taki kreatywny, w taki żywy sposób na potrzeby wychowanków. Są konstruowane i zgłaszane, wdrażane według obowiązują, procedur, które obowiązują w placówkach. I nie ma potrzeby, wcześniej była, teraz już nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu, faktu realizowania takiej innowacji czy programu własnego, do kuratorium oświaty i do organu prowadzącego. W praktyce to oznacza, że, że taka szkoła, taka placówka, ona samodzielnie podejmuje decyzję, jakie innowacje będzie realizowała, i to daje no, duże pole. No, ta ścieżka jest uproszczona, więc nic tylko wymyślać. Tak, dalej, przechodzimy. Innowacja rządzi się swoimi takimi zasadami. Jest to działanie, które, które ma na celu uzyskanie lepszych efektów. Lepsze, lepszych. To jest takie działanie, które ma na celu uzyskanie lepszych efektów. Lepszy, tak, i jest ono celowe, czyli ma jasno określone efekty. Które można dzięki niej uzyskać, jest planowe, czyli to jest przemyślany harmonogram działań i czynności, jest zorganizowane, przewiduje potrzebne zasoby, ludzi, środki i jest też kontrolowane, czyli ma taki określony sposób ewaluacji. Jakie są rodzaje? Może być innowacja programowa, organizacyjna, metodyczna, może być też mieszana, która łączy tutaj różne rodzaje. Więc te programowe dotyczą programów, zmian w programach, organizacyjne, które dotyczą organizacji kształcenia, wychowania, i metodyczne, które dotyczą zmian w metodach pracy. Taka innowacja ma jasno określony efekt, harmonogram, zasoby, narzędzia do ewaluacji. I jaka jest procedura? Bo może, może jest to przerażające, a tak naprawdę nie jest. Tak, po pierwsze, pomysł. Po drugie, po drugie, z pomysłem, a najlepiej już z opracowywanymi dokumentami, o których powiem dalej, po, za chwileczkę. Najlepiej iść do dyrektora i przekonać go do swojego pomysłu. Myślę, że to nie będzie takie trudne. Dyrektorzy cenią, cenią kreatywność, innowacyjność. Z mojego doświadczenia to wynika. Przygotowujemy całą dokumentację, zaraz o niej opowiem. Przeprowadzamy innowacje, i przeprowadzamy również ewaluację. Jaka tutaj dokumentacja? Przygotowujemy opis, zgodę autora, także jeżeli sami jesteśmy autorami, przedstawiamy dyrektorowi, a następnie Radzie Pedagogicznej i czekamy na, na pozytywną opinię, stosowną uchwałę, radę i zaczynamy działanie. Czego mogą dotyczyć takie innowacje w przedszkolu, w szkole podstawowej? Na przykład, wykorzystanie konkretnej metody na zajęciach w celu rozwinięcia określonej kompetencji. Na przykład, wykorzystanie mas plastycznych, żeby rozwinąć, rozwinąć umiejętności manualne u przedszkolaków. Można wykorzystać elementy kodowania do rozwinięcia kompetencji logicznych. Może być też innowacja programowa, bo to były metodyczne, może być też programowa na przykład o zdrowi, o zdrowi i bezpieczeństwie dla przedszkolaków czy dla, dla szkolniaków. Dobrze. Jak wygląda taka innowacja formalnie? Co tam jest w tym opisie? Zachęcam, bo jest w materiałach, tak. To, to pokazywałam, tutaj przypomnę. Tak, innowacja tutaj w materiałach jest. Tutaj jest wszystko pięknie opisane, dokładnie, tak. Najpierw metryczka, potem czyli co, gdzie, dlaczego, kto to przeprowadza, dla kogo, jaki jest zakres, słowo o motywacji, czyli, czyli dlaczego dlaczego właśnie tak, właśnie dla tych dzieci taką innowację chcę przeprowadzić, o, 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 o opis tego, czyli o na przykład konkretnej metodzie, jakie ma zasady, co tam, co tam właściwie, właściwie będziemy robić. O założeniach ogólnych, czyli kiedy się będą odbywać te zajęcia, gdzie, jak, jak, jak to będzie wyglądało. Opisujemy również cele, opisujemy także metody formy, wypisujemy dość tak szczegółowo tematykę zajęć, no i na końcu określamy sposób ewaluacji. Program własny, to jest też tutaj, też tutaj go mam, ale chyba. Nie, jest w materiałach. Jest w materiałach, także sięgnijcie do niego. Tak jak mówiłam, w, w, przypadku, w przypadku programu własnego też nie ma takiego formalnego obowiązku zgłaszania do, do kuratorium czy do organu prowadzącego, jaka jest procedura. Podobnie jak, jak w innowacji, sporządzamy dokumentację, czekamy na opinię Rady Pedagogicznej, do, dyrektor to dopuszcza realizuje, my realizujemy i potem jest ewaluacja. I taki program własny może napisać każdy nauczyciel. I co jest ważne, uwzględniamy tutaj w programach dokładnie jaki to jest fragment podstawy programowej. I takie te zasady, procedury dotyczące programu nauczania są uregulowane w ustawie o systemie oświaty. I Także, także tutaj można sięgnąć. Jak napisać taki, taki program własny? Najważniejsze tutaj, yy, najważniejsze kroki. Najpierw ustalamy cel ogólny. No, na przykład może być to rozwijanie czytelnica wśród dzieci z klas trzecich. Taki na przykład temat. Potem opracowujemy układ tego programu. Tak jak wspominałam, opieramy się na yy, podstawie programowej. Cała reszta zależy od, od rodzaju zajęć, w którym ten program będzie realizowany. Może to być wyznaczony konkretny obszar, na przykład edukacja polonistyczna, albo może, mogą to być też konkretne umiejętności, na przykład w przedszkolu, nie? które są przewidziane do opanowania. Potem dobieramy odpowiedni materiał, konstruujemy treści w postaci haseł, ale tak ogólnie, tak jak mówię o tym podstawa, można się ten podstaw programowa tak można podobnie tutaj opisać. Uszczegółowiamy swoje zamierzenia. Do każdego tego zamierzenia dobieramy zakres treści, umiejętności dotyczące danego hasła, dobieramy metody, formy, środki i określamy następnie cele szczegółowe, a na koniec. A na koniec planujemy, jak ten program będzie ewaluowany. Dobrze? I te programy mogą dotyczyć przeróżnych kwestii: wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych i nie muszą być wdrażane na początku roku szkolnego. Może, mogą być w każdym, w każdym momencie, tak naprawdę roku szkolnego. To zależy, czego one dotyczą. Może się pojawić jakiś problem, trzeba będzie go rozwiązać. Więc taki program własny piszemy i, no i sprawdzamy, jak to działa i, i czy rzeczywiście pomaga. Tak. I tutaj chyba taka ciekawa, ciekawa część. Postaram się odpowiedzieć na parę pytań o awansie. Wykorzystam swoje doświadczenie, bo, bo o tym jestem w stanie Wam chyba najlepiej opowiedzieć. Pierwsze pierwsze pytanie. Czy, czy coś się zmieni w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego? Tak jak mówią, nie będzie planów rozwoju. Ten rozwój zawodowy będzie z automatu. Ścieżka bez przerw będzie trwać 10 lat, tak jak przedtem. Ale co nie będzie tych okresów karencji, tego, tego okresu oczekiwania o staranie się o kolejny stopień, będą za to okresy przepracowania. Są one długie, jak tutaj zauwa zauwa można zauważyć. Ten pierwszy to jest prawie 4 lata, ten drugi to jest 6, więc myślę, że to wymaga jeszcze większej dokładności i obowiązkowości w stawianych sobie celach, w realizowanych zadaniach. I na pewno taki planer, który tutaj pokazywałam wcześniej, może się, może się przydać, bo możecie go zrobić na parę lat, i wkleić sobie to w jakiś segregator, zebrać i, i sobie z niego korzystać. A potem, kiedy już przejdzie czas do podsumowań, to już doskonale wiecie, co robiliście, czego nie robiliście. Myślę, że to może naprawdę bardzo pomóc taki porządek. I jeszcze, jeszcze ważna rzecz, że znikają powinności. Są, są wymagania, a nie, a nie powinności. Ok, kolejne pytanie, które się też często pojawia. Metody aktywizujące w przedszkolu i w szkole. Co to takiego jest? Te metody aktywizujące to są takie metody, które stawiają na działanie, na samodzielność myślenia, na doświadczanie, na formowanie wniosków. I to są na przykład... Konkretnie, na przykład gry dydaktyczne, burza mózgów i burza pytań. Szczególnie, szczególnie bardzo w mojej pracy lubię, lubię burzę pytań, bo to jest taka odwrotność, odwrotność burzy mózgów. Dzieci do problemu zadają pytania. I to jest dla nich początkowo takie hmm, ciekawe. Nie za bardzo to umieją, ale jak się już przyzwyczają do tego sposobu, to naprawdę fajnie rzeczy wychodzą. Do tych metod należą, należy także mapa mentalna i też inaczej taka mapa myśli. Też często z dziećmi starszakami robię. Stosuję także piramidę priorytetów, stacje zadaniowe, Często, często dramę, często techniki twórczego myślenia. I takie, takie, taka ukochana moja zabawa, yy, która wykorzystuje, wykorzystuje ten, te, no jedną z metod, tak tylko, tylko w konkrecie. Yy, taka zabawa. Yy, to nie jest patyk, to jest. Trzymam patyk w ręku i dzieci, yy, dzieci po kolei wymyślają, czym, tym, czym ten patyk jest. Yy, yy, no wiadomo, że nie patykiem, tylko czymś innym grzebieniem myjką, może być mieszadłem do zupy, łyżką. Także tworzy się naprawdę wiele pomysłów i to jest bardzo atrakcyjne dla dzieci. Szczególnie jak właśnie, jak, jak właśnie wprowadzam te, te metody, to to się bardzo fajnie sprawdza. Warto stosować też metody nowatorskie i tym się można potem pochwalić. Na przykład ruch rozwijający Weroniki Shermorn. Y, pedagogika zabawy klanza, plastykę sensoryczną, metodę Orfa, metodę Baty-Strauss i y, 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 metodę profesor y, gruszczyk kolczyńskiej y, metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania profesor Cieszyńskiej. I y, 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 co tutaj mówię w kontekście, tu mówię w kontekście spotkania z komisją, bo o tym warto, warto wspomnieć, y, co te metody dają, jakie, jakie są efekty. Bo o efektach dużo się mówi przy okazji, przy okazji spotkań kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych. Efekty tych metod to uruchomienie procesów myślowych, emocje, które temu towarzyszą, rozbudzenie takich emocji. Jest to także okazja do poznawania rzeczywistości w inny sposób. One mobilizują nauczyciela, ucznia do, do twórczych rozwiązań. Uczą prawidłowej skutecznej komunikacji, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jesteście w stanie wskazać mnóstwo takich, takich efektów. Um, tak, czy zajęcia otwarte, i czy zajęcia obserwowane to jest to samo. To się czasami myli nauczycielom, zwłaszcza tym młodszym stażem. Zajęcia otwarte to są te organizowane na nauczycieli pracujących w szkole, w przedszkolu. Um, mogą to być lekcje lub zajęcia z dziećmi, które ja nauczyciel organizuję i zapraszam na przykład, żeby. Pokazać ciekawą metodę w praktyce. Zajęcia obserwowane to są te, które prowadzi się w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, ewentualnie w obecności doradcy metodycznego, albo samemu się je obserwuje, na zaproszenie opiekuna stażu albo innego nauczyciela. I tutaj pragnę wspomnieć o takiej formie dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami w formie takich wewnętrznych szkoleń to też tam się przewijało. To nie są już zajęcia ani otwarte, ani obserwowane. To jest tak zwany WDN, tak. Co, co mogę podsunąć, jakie pomysły? Ja na, przykład, ja na przykład robiłam taki WDN dla moich koleżanek z, z zabawską z chustą animacyjną. Tam się czuję dobrze, to im, to, ich, to im zaprezentowałam. Robiłam także, robiłam także takie, takie szkolenie wewnętrzne dla dla nich z mas plastycznych. Też im się bardzo podobało, dużo, 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 skorzystały. Dobrze. Tak. W jakie projekty mogę się zaangażować? Skąd czerpać informacje? Warto przeglądać nauczycielskie grupy, to na pewno wiecie. Tam jest naprawdę mnóstwo pomysłów, mnóstwo fajnych, ciekawych pomysłów, bo sami jak autorzy projektów się ogłaszają, że coś realizują, że może w czymś wziąć udział, i tak, z mojej strony polecam. Y, zarówno dla nauczycieli przedszkola, jak i dla, jak i dla nauczycieli szkoły, szkoły wczesnych szk klas szkoły podstawowej fantastycznie opracowane projekty y, pani Karoliny Szczerbakowskiej Biniszewskiej, kraina muzyki y, oraz pani Ani Świć, Kodowanie na dywanie. Te dwa na pewno też można przekształcić w innowacje. Tam autorki podpowiadają, jak to zrobić. Polecam też ogólnopolskie projekty edukacyjne. Europa ja brałam udział w zeszłym roku oraz kreatywne przedszkolek Kreatywne Dziecko. Ale na pewno jest jeszcze więcej, które się warto zaangażować, to są tylko, to są tylko wybrane. Okay. No i tutaj, chyba, ostatnia rzecz, taka merytoryczna, o której powiem, ale myślę, że ciekawa i spędzająca nie jednej osobie sens powiek. Jak się przygotować do tego spotkania z komisją? Przede wszystkim pomoże nam spokój. <laughs> Przygotujmy te niezbędne dokumenty, złóżmy je, a potem w oczekiwaniu sięgnijmy do planu, sięgnijmy do sprawozdania, do przepisów, ale tak poglądowo, nie encyklopedycznie, to nie jest egzamin sprawa. Bardzo ważne jest, żeby na dzień przed zadbać o relaks, o dobry sen, o wypoczynek i można zaplanować coś po. Wszystkim. Po, po tym, jak już będziemy miały już awans w garści, coś przyjemnego sobie wymyśleć, coś czym się nagrodzimy. A jak już no, wejdziemy na to spotkanie z komisją, to warto się skupić najbardziej na opanowaniu stresu, bo nawet no, najbardziej takie osoby kreatywne, takie najbardziej przygotowane na tym mogą polec. To jest, to jest chyba naj, najczęściej tutaj taki problem, że, że wiemy bardzo dużo, a, a tak się stresujemy, że... sami widzicie na tym webinarze też ja byłam zestresowana. Już nie, ale, ale tak, to jest naprawdę kluczowa, kluczowa umiejętność, co polecam na, na takie spotkanie z, z komisją. Wejść z uśmiechem, z taką pewnością, że się dobrze pracuje, że ja tu przyszłam opowiadać o tym, co robię fajnie, co dałam tym dzieciom, co dałam innym nauczycielom, co zyskałam sama. I na pewno warto poszukać jakichś przyjaznych oczu i w nie popatrzeć, poszukać uśmiechu. I to nam na pewno, na pewno doda sił, i na pewno się takie oczy, czy ten uśmiech znajdą. Dobrze? Okej. Okay. Tak, ja już będę powoli kończyć. Jeszcze odpowiem na parę pytań, może się uda. Ale w międzyczasie, jak zadajecie pytania, to jeszcze przypominam, że za tydzień mamy webinar Integracja jako klucz do współpracy, który przeprowadzi Magda Perzyńska. Tak, a za dwa tygodnie zapraszamy na webinar Asi Krysiak, która opowie o obserwacji diagnostycznej dziecka. Okej. Okay. No to zabieram się za pytanie. Już tutaj sprawdzam, co, kto tutaj. Okej. Okay. Czy opiekuna stażu można wybrać samemu, czy dyrektor wskazuje opiekuna? Słuchajcie, tak. Czy dyrektor wskazuje opiekuna? Tak, to dyrektor wskazuje opiekuna. On dobiera, miejmy nadzieję, że najwłaściwszego dla tej osoby opiekuna, czy, czy teraz według nowej ścieżki mentora, nie? Jest jeszcze tutaj pytanie, czy zaświadczenia famigii są respektowane przez komisję? Jak najbardziej są. Zachęcam do korzystania z naszego banku, informacji, metod. Jak najbardziej są, możecie się pochwalić uczestnictwem w zajęciach, w webinarach naszych, naszych webinarach. Podczas, podczas spotkania z komisją jak najbardziej, jak najbardziej jest to pożądane. Pytań jest bardzo dużo, naprawdę dużo, więc w miarę możliwości po webinarze zerknę i odpowiem na no, wszystkie. No, będę siedzieć tyle, żeby odpowiedzieć na wszystkie, na wszystkie, na które znam odpowiedź. Także, także tak i tutaj jeszcze przypominam, przypominam o, o naszym pakiecie ale myślę, że przystępuję teraz do rzeczy, na którą na pewno czekacie. Tak, to jest bibliografia, z której korzystałam. Tak, można, można, można tutaj z niego skorzystać, zainspirować się. Mhm. I ogłaszam. Ojej, chyba za, za wcześnie przeskoczyłam, jeszcze się cofam. Ogłaszam teraz listę zwycięzców. Wygrane osoby to słuchajcie uważnie: Alicja Otlinger, gratuluję. Angelika SN, taki ma skrót nazwisk, oraz pani Marta Glanowska. Wszystkim, wszystkim zwycięzcom bardzo, bardzo, zwycięstwom bardzo serdecznie gratuluję i bardzo prosimy o kontakt przez Messenger Famigi. Ja wszystkim, którzy zostali do końca, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam za Was kciuki na ścieżce, na ścieżce awansu. I. Mm, no i mam nadzieję, że do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam. Miłego wieczoru.